A my, drodzy Państwo, mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem. Jest nim dr Michał Lubina, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, zacznijmy może od tego, jakie są najważniejsze konkluzje, co wynika z rozmów pomiędzy szefem chińskiego MSZ a Antonym Blinkenem. Wynika z nich, że Chiny deklaratywnie wspierają stanowisko rosyjskie i to jest chyba najważniejszy wątek. Wynika z nich również to, że Chiny nadal mają skomplikowane relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W tym komunikacie szczególnie ciekawe są frazy na temat tego, że Amerykanie igrają z ogniem w kwestii Tajwanu, czy mieszają się do spraw igrzysk, zimowych igrzysk olimpijskich. Także jakby te skomplikowane relacje chińsko-amerykańskie tutaj pozostają, a deklaratywnie Wang Yi oczywiście wsparł stanowisko rosyjskie. Natomiast no to jest tylko jeden poziom tego teatru politycznego. Tu oczywiście w chińskim podejściu jest tych poziomów kilka, więc to jest tylko taki pierwszy. Tak, no właśnie, jakbyśmy postarali się zajrzeć może trochę głębiej, jeżeli chodzi o te poziomy spojrzenia Chin na to wszystko, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Pojawiły się takie głosy, między innymi część brytyjskich mediów podnosi to, że ten kryzys ukraiński to jest element walki o przyszły porządek świata i ma bardzo mocne, jasne implikacje globalne. No właśnie, jak moglibyśmy trochę spróbować przybliżyć słuchaczom Radia Wnet, o co w tym wszystkim chodzi i jak oceniają to Chiny? Dobrze, to kilka jest tych poziomów, więc żeby to uporządkować. Chiny nie chcą wojny w trakcie Igrzysk Olimpijskich, to na pewno. I nie byłyby zainteresowane, gdyby do konfrontacji doszło, więc to jest jakby jedna rzecz i ona jest ewidentna, dlatego że tutaj mamy pewne dekorum w chińskim podejściu do polityki. No i Igrzyska Olimpijskie organizowane przez Chiny, one oczywiście są organizowane głównie na potrzeby wewnętrzne, ale ten element zewnętrzny też jest istotny, no więc skoro Chiny organizują Igrzyska, no to ma być news numer jeden na świecie, a nie jakieś wojny w krajach peryferyjnych, więc jakby z punktu widzenia Chin wojny nie powinno być w trakcie igrzysk, to jest jasne. A czy ona mogłaby być w innym momencie? No, wojna jest ryzykownym środkiem polityki, więc Chiny raczej nie przepadają za wojną, szczególnie blisko swoich granic, ale te są akurat daleko od ich granic, więc może nie byłyby aż tak temu przeciwne. Zdecydowanie jakby Chiny byłyby za tym, żeby obszar bliskiej zagranicy, w tym Ukraina, były w rosyjskiej strefie wpływów, albo może w każdej strefie wpływów, żeby tam panowało bezpieczeństwo, tak, żeby nie było tutaj konfliktów i żeby można tam wtedy było robić interesy, dlatego że Chiny lubią tak sobie siedzieć na tylnym siedzeniu. To kiedyś było takie porównanie na temat postawy chińskiej, że ktoś inny zapewnia bezpieczeństwo i to mogą być Amerykanie, to mogą być Rosjanie, to może być naprawdę każdy, a Chiny wtedy sobie wchodzą gospodarczo do danego kraju i nie muszą się martwić względami bezpieczeństwa, bo to jest i problematyczne i nieprzewidywalne, więc one tego raczej nie lubią. No i więc jakby Ukraina w rosyjskiej strefie wpływów to jest jak najbardziej okej. Jakby była w zachodniej strefie wpływu, a Rosja by nie miała nic przeciw, tak teoretycznie rzecz biorąc, tak, to jest oczywiście niewykonalne dzisiaj, no to też by to aż tak Chinom nie przeszkadzało, no ale ponieważ to jest daleko od Chin, więc to odwraca uwagę. No i tu właśnie przechodzimy do kolejnego wątku, że gdyby jednak do konfliktu doszło, to nie jest jakby idealnym rozwiązaniem dla Chin, ale gdyby jednak do niego doszło, no to w tym momencie mamy przynajmniej odwrócenie uwagi Zachodu od Azji Pacyfiku. To jest oczywiście bardzo dobre dla Chin, no bo jeżeli ma gdzieś wybuchać konflikt, no to jak najbardziej niech to będzie w Europie Środkowo-Wschodniej, żeby Amerykanie nie mogli robić tego, co robią od ostatnich mniej więcej 10 lat, czyli żeby nie mogli jakby coraz bardziej koncentrować się na regionie Azji Pacyfik, no żeby jakby to rozpraszało ich uwagę, tak jak wcześniej rozpraszał ich uwagę Irak czy Afganistan, no to teraz Ukraina również mogłaby tą uwagę odwracać od Azji Pacyfik, więc w tym względzie jak najbardziej to by pasowało Chinom. No i wreszcie jeszcze jeden taki element, pani tu wspomniała o tym porządku międzynarodowym. No rzeczywiście jakby Chiny i Rosja są takimi miękkimi rewizjonistami
obecnego porządku międzynarodowego. Im się ten porządek nie podoba, natomiast nie będą go kwestionować, przynajmniej na razie, bo to oczywiście jest wciąż przed nami ta opcja, natomiast nie będą go kwestionować za pomocą działań, no, otwarcie działań wojennych, wojny kinetycznej. Jakieś hybrydowe działania, czy takie w szarej strefie między wojną a pokojem, to tak. Natomiast otwarcie nie będą kwestionować tego porządku, przynajmniej jeszcze nie. Natomiast są takimi trochę wspólnikami, no jakby wspólnikami zbrodni, że tak powiem, trochę tak potocznie. Dlatego, że, no, że jakby chociaż nie są sojusznikami, to obu nie pasuje Zachód i obu nie pasuje porządek międzynarodowy oparty na dominacji amerykańską. No więc taki trochę podział pracy jest między nimi. Rosja tu odwraca uwagę Ameryki od Chin, no a z kolei Chiny wiążą Amerykę w Azji Pacyfik. No w efekcie nie jest to jak wojna, tak? W sensie nie jest to na dwa fronty, no ale to uniemożliwia Stanom koncentrowanie się na jednym odcinku. No i dlatego Moskwa i Pekin się wzajemnie wspierają deklaratywnie, no bo to ma sens, skoro można odwrócić uwagę Amerykanów od tego drugiego. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Panie doktorze, to przyjmując, że jest tak jak pan teraz zakłada, że zarówno Chiny, jak i Rosja cieszą się albo na rękę jest im ta sytuacja z Ukrainą. Obydwu tym krajom zależy na rozbiciu wspólnoty transatlantyckiej i na większych podziałach w Unii Europejskiej. To pytanie, jak pan ocenia dotychczasową reakcję Zachodu, Stanów Zjednoczonych i reakcję Unii Europejskiej? Czy to, co robią dyplomaci, to jak zachowują się rządy Niemiec, polski rząd Stanów Zjednoczonych jest dobrą odpowiedzią, wystarczającą, czy może ta strategia powinna być inna? Nie uczestniczę w tych rozmowach zakulisowych, a to przecież jest najważniejsze, nie mam do nich dostępu, więc nie wiem, co tam jest na stole. Możemy tutaj z przecieków się dowiedzieć, jaka była wczorajsza odpowiedź amerykańska na żądania pisemne, na żądania rosyjskie, no więc to też znowu jest tylko przeciek, więc niepewny, więc tak na dobrą sprawę większość, jakby wiem, że niewiele wiem, tak, mógłbym tak powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o publiczną odpowiedź, to bym powiedział, że jak dla Zachód, to nie jest tak najgorzej. To znaczy bywało gorzej, tak? No oczywiście no tutaj na towarzyszy niemieckich jak zawsze możemy liczyć na to, że się będą wyłamywać, będą chcieć robić interesy z Rosją i w ogóle psuć tą solidarność. Natomiast no bywało gorzej już w tej solidarności europejskiej. Myślę, że tutaj postawa amerykańska jednak nie taka najsłabsza. No też znowu bywało gorzej. No jednak no, może nie optymizmem, ale jakimś mrocznym pesymizmem nie napawa, więc no więc jakby pod tym względem myślę, że bywało gorzej, więc to, no i chyba też jakimś optymistycznym akcentem jest tutaj jednak no, pewna doza krytyki płynąca ze strony niemieckiego społeczeństwa, czy też środków opinii publicznej. No może się tam coś wreszcie ruszy w tej kwestii, może wreszcie zrozumieją, że to się tak nie da po prostu jednocześnie robić świetnych interesów i przy okazji z Rosją, tak, i przy okazji pozwalać na kolejne ich działania. Nie wiem, może, nie znam się na Niemczech, więc nie wiem, jak to będzie wyglądać, tak? No na pewno łatwiej mi jest odpowiadać w tych kwestiach daleko wschodnich niż tutaj niemieckich. Te drugie są dla mnie zdecydowanie bardziej egzotyczne. I bardzo, bardzo dziękujemy panu za komentarz. My oczywiście też tego wszystkiego nie wiemy. Możemy tylko obserwować, starać się to zrozumieć i komentować wszystko to, co wszystkie te informacje, które napływają do nas, jeżeli chodzi o tą sprawę. Bardzo panu dziękujemy. Doktor Michał Lubina. Dziękuję również. Dziękuję. Adiunkt w Instytucie Bliskiego Dalekiego Wschodu z Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem Radia Wnet. A teraz na naszym zegarze godzina 12:33. To oznacza, że już za kilka chwil Paweł Rakowski, tym razem z Azji, przeniesiemy się gdzieś hen daleko na Bliski Wschód. To będzie jak zawsze zbiór najciekawszych, najważniejszych wydarzeń. O czym dokładnie powiemy, to już za kilka chwil, a teraz jeszcze przed nami chwila muzyki i tym razem będzie to Katy Perry. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.